Hej, cześć, siemanowi, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Troszkę dni w to nie grałem, wy nie widzieliście. Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? Żadnego. Kurczę, tam jest błoto, żadnego przestoju, bo odcinki były codziennie praktycznie. Nie ma jej. Mam tu coś chyba. Dobra, ten się zainteresował, czy on tu przyjdzie? Dobra, idzie. Nie było czego szukać. Przyjąłem, przerwać akcję. Fajnie by było, jakby we dwóch tutaj podeszli, no ale niestety. Chyba tak się nie stanie. O, tam jest trzeci i czwarty chyba nawet. Mam się spodziewać jakiejś poświaty albo mistycznego brzęczenia? Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? Mogło to poczekać do rana. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Wiesz, to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. Oczy, no chyba się trzeba zacząć z nimi strzelać, bo... Znaleźliście coś? Łoj, to są jeszcze te koksy, które mają... Ach... Hełmy. Zaciągałem się tu z myślą o magicznych skrzynkach. Tego można by było kropnąć, no ale ten to widzi, jeden z drugim. Mam się. Dobra, jolo. No biegnij! Dobra, mam nadzieję, że żadnej łączności z bazą żeście nie uzyskali i będziemy mieli tutaj spokój. Tak chyba jest. To było tyle, mogliśmy... A, granaty dymne. Okej. Okay. Czy to jest granat dymny? Chyba te. Chociaż nie, z tego można wytworzyć. Nie wiem. Nieważne, idziemy dalej. Ja ciągle szukam tej skrzyni. Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza. Znaleźć i zabić Lara Croft. Nie mam na to miejsca. Myk tam dziada. Lara Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Co w ogóle za tekst? Cienki sik na wietrze. To tak mówi. On tu podejdzie? Croft musi się skończyć. No chodź tu, misiu. Nie do wiary, jak szybko zmieniają się parametry. Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym.
a decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie ważniejszy. Ja sobie kurwa robisz. To proste. Muszę wiedzieć, czy mogę na ciebie liczyć. Stab, strać. To się udało, czy się nie udało? Dobra, udało się. Góra, nie? W górę. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Posuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Pełne. Więcej nie uniosę. Dobra, na pałę dodajmy jakichś skillów. Bo pewnie się tego nazbierało. 6. Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Nie, to jakieś bezsensowne rzeczy. To mamy, to będzie fabularnie, to mamy, tego nie mamy. W sumie nie ma tu nic takiego super, co bym chciał. Dobra, bierzemy byle co, tak jak mówię. Rzadkie zwierzęta, super, cieszę się tutaj. Kurczę, mam obecnie większy. Co mają? No i super. Niech sobie mają. Dobra, wdejdźmy wszystkie punkty, a tu jeszcze można bronię zupgrade'ować. O, czekana można. A nie, to mam. Dobra. Co to robi? Robisz mniej hałasu, no to czemu nam tego nie dali? Dobra, kichać. Nie mogę, kurczę. Gdzie to się upgrade'uje? Wiem, że można gdzieś poupgrade'ować bronię. Dobra, nie wiem gdzie. Nieważne. Witaj, Laro. Kto mówi? Domingues. Że posłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rork. A, Rurek. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? To tak kończą rozmowę? Wysunięty posterunek. Tak byle jak? Krat prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. O kurde, to teraz będzie... Chyba trudniej troszkę. Skoro mają noktowizor. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Czyli co, najpierw trzeba jego sprzątnąć. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Nie chcesz szlak. Dobra, pośpiesz. Okej,
Gdzie jest ten znak towizorem? Wypatrzyłeś już coś przez te gogle? Jakieś zwierzątka, nic ważnego. Zlustruję cały teren. Gdzie on jest w ogóle? To jest ten? Ten. Albo ten za... Na stówę. Nie zmieniłby nam rozkazów, gdyby nie był pewny, że ona tu jest. No tak. Lepiej dmuchać na zimne. Zbyt wielu ludzi już załatwi. Przyjąłem. Zaczynasz. Tu jestem z koklami. Ja pierdzielę. Mam coś na termowizji. Nic tu nie gra. Przeszukać i zabezpieczyć teren. Ruszamy. Zaraz, czekać na rozkazy. Osłaniajcie mnie, sprawdzę to. Musimy zachować czujność. Może tam jest. Muszę to sprawdzić. Powinienem rzucić na to okiem. No ja pierniczę. No, bierz broń, ty! Ja pierniczę, czemu ona broni nie wyciągła? Nie wiem, którą się broń wyciąga, co jest? Nie ma może broni? Nawet łuku? Ty, bez kitu, ja nie mam broni chyba żadnej teraz. Więcej nie uniosę. Dobra, już się nie popisuj. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Hej, Ralph. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Jest na pewno ten, a gdzie jest, tam jest jakiś kolejny. Panie Boba, jakbym sobie mógł wziąć od nich te gogle. Nie powiem, że nie byłaby to ciekawa mechanika. Tam jest jeden, tu jest dwóch. Tam jest jeszcze jeden. To oni tu przyjdą. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien rurka. Bez kitu, ja nie mam broni żadnej. Którym tu, gdzie tu jest jakiś samouczek, opcje wydobywania broni? Było... O ciul, we czterech idą. To może być wesoło. Rozdzielcie się, panowie. Opatrzyłaś już te rany? Nie widzę jej, a ty? Nie mogła uciec zbyt daleko. Kontakt jest ponownie nawiązany. No. Jezus, jaka ta gra jest dziwna.
A czemu ja nie mam broni? Hej, Ralph. Dobry wieczór, Sam. Zaś z całymi tymi pajacami się użerać. A tu można na drzewo w sumie wejść. Czy nie można? Jak ją znajdę? Nie przemęczę się, ja cię znajdę pierwsza. Trudno powiedzieć, że byli nieostrożni. Co jeśli się chowają? Jeśli nic nie przesłoni jej sygnatury cieplnej, to ją zauważę. Rourke poczuł krew, jakby to było coś osobistego. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rourke'a. To już trwa stanowczo za długo. Tego drugiego nie złapało, a był bardzo blisko niego. Niestety. Znajdźcie gnoja, który za to odpowiada. O cholera, powinienem się tu rozejrzeć. Idziesz? O, chodź, misiu. Myk dziada. Auć. Czekaj, czy tu mnie wykryją? Powinniśmy to sprawdzić. Dokąd ona pobiegła? Kurde, dwóch. Wypadałoby się tam rozejrzeć. To jest średnio dopracowane. Słuchaj, rozumiem. Nie radzisz sobie, kiedy robi się ciężko. Co jest? To ty! To ja! Tylko na tyle cię stać? Nie ma po niej śladu. Chyba ostatni ziom, nie? Nie wiem. Aleluja. Co wy tu panowie? Więcej nie uniosę. W ogóle macie ciekawego? Czyli to będzie dymić faktycznie? A bez kitu to się dymi. Ale nie można tego w żaden sposób schować. Nie mam na to miejsca. Dobra. Nie zmuszam cię, żebyś to nosiła. Dobra, no i teraz mniej więcej wiedzą, gdzie my będziemy szli. Także no, spotkanie z nim jest nieuniknione. No, co ty robisz? Halo, bujamy się. Czemu ona nie chce się bujać? Wspomniałem wszystkie te, kurcze, mechaniki.
To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. Będziemy się halunować? O, mamy łuk. Wow. To powinno pomóc. Czyli wracamy do korzeni. Jeśli posłanie mi strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. A, ich będziemy halunować. Okej. Terror Jaguar. Wybrać łuk, no to wiem, próbowałem, nie miałem łuku. R1, aby wytworzyć strzały. Dobra. Nie no, zapalający mi teraz. A, brakuje mi... Czego mi brakuje? Halunów mi brakuje. No pewnie z tej roślinki, co? A nie. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. A my w ogóle stoimy z tymi. Mamy dwie ogniste. I zwykłe, dobra. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty. Do dzieła. No ale ja nie mam tej strzały, mordo. Pójdzie jak z płatka. Pomóc ci? Zostawcie mnie, skończ! What the fuck? Jezu! Przecież ja nie miałem tych strzał, to dlaczego mi pozwoliło to zrobić? A mam jednak. Dobra. Gdzie nasze wsparcie? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ktoś z was tędy przechodził? Znalazłem parę złamanych gałęzi. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Urwanie ta strzała. To powinno zadziałać. Czemu to nie działa? Gdzie on jest? A tam jest. Mamy przewagę. Dać tu więcej światła. Kurde, gdzie on jest? Jest nade mną? Croft może się tu pojawić. Bądźcie czujni. Możesz mnie na chwilę zmienić? Muszę zobaczyć, co u Maltisa. Jasne, daj mi coś do roboty. Dobrze, mamy tu akurat... Spoko są te strzały bez kitu. One nam zapewniają przeważnie zabójstwo jednego. Dobra, ten chyba już będzie ostatni, także... Kolego? Mam
co chodzi? Ej, o co chodziło z tym chłopem? Czy to wybuchnie z łuku? Też wybuchnie, to nieźle. Ej, ale o co z nim chodzi? Jakiś model się zgliczował? Chyba jakiś model się po prostu zgliczował. Nawet kolizji nie ma z nim. To grubo. Dobra, mamy za dymkę. Czy ten dym by się zapalił, jakbym rzucił w to? Ona to wyrzuciła w ogóle, ja pierdolę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Kłamie. Idę po ciebie. Kłamie, tamten po prostu zmienił częstotliwość. I nowość. Dobra, moi drodzy, pójdziemy do rafinerii w kolejnym odcinku, a póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.